Szymon, porażka w poprzedniej rundzie z Sanokiem chyba bardzo dotkliwa, bo dzisiaj od pierwszych sekund wola zwycięstwa, no i udany rewanż. Zdecydowanie tak. Chcieliśmy zrewanżować się za tamtą porażkę w Sanoku. Została nam ostatnia runda i chcemy wrócić na pierwsze miejsce. Dzisiaj na pewno na plus, że zagraliście na zero z tyłu, ale gdybyśmy mieli się doszukiwać jakichś mankamentów, to szkoda tej przewagi 5-3, kiedy graliście przez 1,5 minuty w podwójnej przewadze. Szkoda. Takie momenty powinniśmy wykorzystywać, ale mam nadzieję, że jeszcze nad tym popracujemy i będzie to lepiej wyglądać. My się cieszymy, że w osłabieniach nie straciliśmy gola, pomogliśmy Johnemu i wracamy na właściwe tory. Ostatnie kolejki to tak naprawdę taka mini rozgrzewka przed tym, co czeka Was za chwilę, bo tak jak mówisz, mecze z najważniejszymi rywalami, które zadecydują o tym, kto zakończy sezon zasadniczy na pierwszym miejscu. Dokładnie. My się skupiamy przede wszystkim teraz na następnym meczu. Jedziemy do Święcimia i tam tylko 3 punkty nas interesują.